Witamy Was bardzo serdecznie na kanale Śpiew Zbroi Ja jestem Piotrek Ja jestem Paker A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym jak Ty, graczu, możesz przygotować się do sesji D&D A jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami to dajcie nam subskrypcję i kliknijcie dzwoneczek Podczas gdy większość pracy w przygotowaniu sesji D&D spoczywa na barkach Mistrza Podziemi nie oznacza to wcale, że gracze nie mogą przygotować również kilku rzeczy pomiędzy przygodami Pomijając takie oczywistości jak przygotowanie własnej postaci lub rozwój własnej postaci, gracze mogą przygotować znacznie więcej mniejszych rzeczy, które będą miały wpływ na rozgrywkę. Wiedza na ten temat, jak przygotować te rzeczy, może wynieść naszą grę RPG na wyższy poziom. To, w jaki sposób gracze mogą przygotować się na kolejne sesje, jest bardzo związane z tym, jaki jest charakter samej kampanii. Inaczej będziemy się przygotowywać, jeżeli kampania skupia się na walce, a inaczej, jeżeli bardziej kręci się wokół odgrywania postaci i interakcji pomiędzy nimi. I pomimo tego, że to właśnie styl mistrza gry troszeczkę pokazuje nam, w jakim kierunku musimy iść z przygotowaniami, wciąż jest wiele takich ogólnych sposobów na to, aby gracze mogli też zrobić swoją pracę domową. Jednym z najbardziej podstawowych sposobów na przygotowanie się do kolejnej sesji DD, jest podnoszenie poziomu naszej postaci, ale na karcie postaci może również znaleźć się dużo nowych umiejętności i informacji, które musimy sobie przyswoić. Na przykład, osoby, które rzucają zaklęcia, powinny sobie przygotować listę zaklęć, adekwatną do tego, co czeka ich drużynę w następnym starciu. Różne zaklęcia działają w różny sposób i zrozumienie tego, w jaki sposób te zaklęcia działają, może naprawdę zrobić wielką różnicę podczas rozgrywki. Dlatego to, co może zrobić gracz, to przed samą sesją przeżyć swoją kartę postaci. I właśnie świadomość tego, co potrafi nasza postać, może w trakcie gry ją po prostu ułatwić i przyspieszyć. Na przykład, jeżeli dosyć niedawno mieliśmy zwiększony poziom, to na naszej karcie mogły się pojawić nowe zdolności czy nowe zaklęcia. I później, jeżeli na przykład Dochodzi do jakiejś sytuacji, w której musimy szybko podejmować decyzje i nie mamy czasu na to, żeby spojrzeć na kartę. Może się później okazać, że mieliśmy zdolność, która bardzo by nam ułatwiła tę sytuację, ale po prostu o niej zapomnieliśmy. Prowadzenie notatek podczas kampanii GIMD jest świetne, ale te notatki są mało przydatne, jeżeli tak naprawdę nikt ich nie używa. Odświeżanie sobie informacji zawartych właśnie w tych notatkach pomiędzy sesjami. Sprawi, że będziecie na bieżąco z historią, ale co ważniejsze, będziecie na bieżąco ze szczegółami tej historii. Notatki są świetnym sposobem na przygotowanie się do sesji. Szczególnie, jeżeli wasza grupa nie spotyka się regularnie, ale nawet grupy, które spotykają się, powiedzmy, raz w tygodniu, mogą naprawdę wiele zyskać na czytaniu swoich notatek. Jednak powiedzmy to szczerze, no po prostu nie wszyscy lubią robić te notatki, ale też czasami w trakcie gry jest. Ciężko je robić i jednocześnie grać. Alternatywą jest tutaj robienie notatek po sesji, kiedy jesteśmy jeszcze na gorąco. A jeżeli komuś nie do końca pasuje robienie takich notatek nie z perspektywy postaci, to możemy je zapisywać w formie dziennika. I tutaj jest parę plusów. Pierwszy z nich jest taki, że sama postać staje się bardziej żywa, ale też my mamy szansę bardziej o niej pomyśleć. Ponieważ jeżeli wybieramy pisanie jej dziennika, to sytuacje, które opisujemy, musimy opisać tak, jak ona je przeżyła. Czyli co myślała w danej chwili, jak odebrała tę sytuację i jak odbiera postacie, które wokół niej były. No i na sam koniec, kiedy sesja już się skończy, kiedy kampania dobiegnie końca, to nam zostaje pamiątka, do której zawsze możemy wrócić. Wejście w postać podczas sesji DD nie przychodzi wszystkim graczom w łatwy sposób. Ci z Was, którzy dopiero zaczynają przygodę z RPG-ami, powinni wiedzieć, że wymaga to trochę praktyki oraz wcześniejszego przygotowania. Ale dzięki temu ten aspekt odgrywania postaci w DD przychodzi dużo bardziej naturalnie. Różne rzeczy działają na różnych ludzi, więc nie bójcie się trochę poeksperymentować i sprawdzić, i sprawdzić, co tak naprawdę na was działa. Jednym ze sposobów na wczucie się w naszą postać jest stworzenie playlisty, które piosenki naszym zdaniem oddają jej charakter. Piosenki te mają pomóc nam się wczuć w klimat i pomóc w zrozumieniu sposobu myślenia tej postaci. Rysowanie, pisanie opowiadań czy nawet medytacja może nam pomóc odnaleźć sobie tą postać. I można powiedzieć, że każdy kreatywny sposób eksploracji tego bohatera pomaga w zrozumieniu jego charakteru i zrozumieniu sposobu myślenia. A stworzenie sobie takich małych rytuałów przed samą sesją też pomoże nam, kiedy sesja się zacznie wejść w jego buty. I to były właśnie nasze sposoby na to, w jaki sposób przygotować się do sesji pomiędzy sesjami. Pochwalcie się w komentarzach, jakie są Wasze sposoby na to, aby lepiej przygotować się do następnej przygody, a tymczasem my się z Wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć!